Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. W naszym studiu kolejny gość Marcin Nowak, były znakomity reprezentant Polski w siatkówce, ekspert TVP Sport podczas tej Ligi Narodów. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry Państwu. Kibice siatkarscy oczywiście mają dziś prawo być niewyspani. Zarwana nocka, ale co, chyba było warto. Wygrana z Iranem 3-1, awans do półfinału Ligi Narodów. Kolejny znakomity mecz w naszym wykonaniu. Tak, oczywiście. Zawsze warto oglądać naszych chłopaków, szczególnie tak jak dobrze grają ostatnimi czasy, kiedy wszystko wygrywają i nieważne, czy to jest pierwszy teoretycznie zespół, czy drugi, to pokazują swoją wartość. Nawet ci młodzi chłopcy, którzy w tej chwili są w Chicago i naprawdę grają wspaniale. Czy to była późna godzina nocna, tak jak dzisiaj, czy w normalnych godzinach czasu polskiego, przyjemnie się ogląda taką reprezentację, w której jest taka nowa energia od momentu, kiedy przejął ją trener Vital Heinen i rzeczywiście ta siatkówka ma inny wymiar. Tak, to da się zauważyć. Trudno ogarnąć, powiem Ci, te ostatnie wyniki siatkarzy. Vital Heinen traktuje tę Ligę Narodów trochę jak poligon doświadczalny, rotuje składem, strasznie wielu rezerwowych zawodników sprawdza. Na turniej finałowy wysyła teoretyczny drugi garnitur, sam tam gdzieś przyjeżdża w ostatnim momencie, a panowie i tak wygrywają. Więc tak, na czym polega ten fenomen? Ja nie wiem, w ogóle dla mnie wyjazd do Chicago, generalnie na przykład Andrzeja Wrony, który był na wakacjach, który gdzieś tam nie uczestniczył w jakichś tam przygotowaniach w pełni, tak jak cała reprezentacja, no myślałem, że jeżeli go zabiera, to zabierze go po to, żeby gdzieś tam dać mu szansę grania, tak? A on nawet nie jest tam, widzę, brany pod uwagę nawet na jakąś krótką zmianę, podwyższenie bloku, więc dalej w pełni zaskakuje nas trener i do końca nie wiemy, jaka jest jego koncepcja, jaki ma plan na przyszłe mecze, które gdzieś tam są przed nami, więc w pełni te jego pomysły oczywiście się sprawdzają i cieszymy się z tego, ale czasami są niewiarygodne. Tak, to jest też oczywiście wielka zasłona dymna dla rywali. Nawet po tym meczu z Brazylią internauci śmiali się gdzieś na Twitterze, że Brazylijczycy teraz wracają do domu i wygooglują w internecie, z kim przegrali, bo nie znają tych siatkarzy. I trochę tak jest, oni byli w szoku, szczególnie w tym ostatnim secie, byli bezradni. Znaczy, nie znają. No, wiedzą o tym, że w Lidze Narodów w tym sezonie oni występują praktycznie na każdym turnieju, więc myślę, że mieliśmy z nimi okazję zagrać w Katowicach. Tam przegraliśmy, chociaż też im niewiele brakowało, żeby doprowadzić do tiebreaka i też zagrać o najwyższą stawkę, o zwycięstwo w meczu. Ale myślę, że dwa dni temu jakby fajnie się stało, że chłopaki się nie wystraszyli tego naprawdę pierwszego topowego składu Brazylijczyków, bo oni już nie mają żadnych nazwisk, jeżeli chodzi o zaplecze, żeby zmienić na kogoś lepszego. A my w dalszym ciągu mamy, tak? Nie wiemy, czy chłopaki, którzy teraz trenują i przygotowują się w Zakopanem do kwalifikacji olimpijskich, będą prezentowali taki poziom, jak w tej chwili aktualnie reprezentacja prezentuje, ale mamy ten potencjał w nazwiskach, że zawsze jeszcze możemy kogoś wprowadzić. A Brazylijczycy naprawdę zagrali pierwszym swoim składem. No i co? I utarliśmy im nosa. Tak. Trochę walczymy w tej Lidze Narodów jak od niechcenia. Wygrywamy na takim luzie. Mimo wszystko ten brak presji, brak jakiegoś ściśnienia na wynik, to jest coś, co pomaga tej kadrze? Tak, ja myślę, bo wczoraj na ten temat w studiu rozmawialiśmy. Witek Roman gdzieś tam się na ten temat wypowiadał. Ja twierdzę na pewno, że jest absolutny brak presji, a wręcz przeciwnie, motywacja wśród chłopaków taka dodatkowa, żeby udowodnić wszystkim wokół i samym sobie, że oni też są bardzo przydatni tej reprezentacji i czy są 25. zawodnikiem w niej, czy pierwszym, to ten zespół stanowi jedność i każdy jest tak samo ważny, tak? Więc myślę, że największym argumentem i plusem na dzień dzisiejszy tego zespołu to jest właśnie ta taka młodzieńcza fantazja połączona z minimalnymi jakimiś tam zawodnikami, którzy mają to doświadczenie większe, jak Karol Chłostur, który bardzo fajnie rozegrał dwa spotkania, szczególnie z Brazylijczykami. To doświadczenie jest zawsze potrzebne. Nawet jak jest jeden doświadczony zawodnik na boisku, to wiem sam z własnego doświadczenia, że zawsze byłem taką ostoją dla tych młodych chłopców, którzy gdzieś tam byli obok mnie i jednak to pomaga. I co? Oni to wykorzystują. Po prostu brak presji, bez żadnej presji na wynik, która od samego początku w tym sezonie Ligi Narodów nie była narzucana.
To chyba jest takim największym argumentem dla naszego zespołu i dlatego te wyniki są, jakie są i oby było ich jak najwięcej tak właśnie takich pozytywnych. Tak, w lekkim szoku sam Vital Heine, który miał biedny zabukowany bilet powrotny na piątek, podobno, a musi zostać jeszcze na weekend. Okej, oby tak dalej oczywiście. Znaczy ja nie wiem do końca, czy on zostanie, czy nie, bo jeszcze nie zostało to potwierdzone. Okay, no tak. Tak czy inaczej, panowie zrobili mu mały problem. Mówi się o tym drugim garniturze, który niby pojechał poleciał do Chicago, a ta właściwa kadra, ci najmocniejsi szykują się do kwalifikacji olimpijskich. Faktycznie tak jest, że to jest ten drugi garnitur, bo są mi takie głosy, że dziś to właściwie nie wiemy, jaki jest ten najmocniejszy. W tej chwili ciężko, rzeczywiście, w tej chwili ciężko jakby się tutaj jakby to sprecyzować, bo na początku sezonu reprezentacyjnego rzeczywiście gdzieś te podziały były widoczne. W tej chwili ich nie widać, no bo reprezentacja wygrywa i tak naprawdę osobie, która niekoniecznie się dobrze zna na siatkówce, no byłoby ciężko uwierzyć. Jak to? No przecież wygrywamy wszystko z najlepszymi gdzieś tam na świecie, a my mówimy, że to nie jest nasz pierwszy zespół, tylko gdzieś tam powiedzmy rezerwowy. Ja myślę, że to wszystko gdzieś tam się w tej chwili zatarło i cieszymy się tylko z tego, że mamy takie pole manewru, że nawet jak teoretycznie wróci ten pierwszy taki na nasz skład naszego zespołu, to mamy takich wspaniałych zmienników, że w każdym momencie, w każdym meczu, o każdą stawkę ci chłopaki są w stanie wejść i myślę, że im ręka nie zadrży. Tak, mówimy o tym kłopocie, który się pojawił dla Vitala Heinena, nie tylko... Urodzaju. Tak, też. Klęska urodzaju. Nie tylko jeśli chodzi o te logistyczne tematy, że musisz przebukować ewentualny bilet, ale no tak, być może miał już w głowie gdzieś ten skład na ten najważniejszy turniej w najbliższych tygodniach, czyli kwalifikacje olimpijskie, a być może to, co się dzieje teraz w Chicago, trochę mu tam te wszystkie plany poprzestawia. Może panowie, których wcześniej nie brał pod uwagę, nagle do tej kadry mogą wskoczyć. Też chyba można tak to traktować, prawda? No na pewno coś w tym jest, ale chyba znając jego, to on... Gdzieś ma to w głowie już ten skład? Wiesz co, on na pewno ten skład już gdzieś w głowie ma i chyba nie jest tego typu człowiekiem, który będzie nagle zmieniał swoje gdzieś tam jakieś plany, które miał już od jakiegoś czasu gdzieś tam wykrystalizowane. I nawet jak chłopaki prezentują właśnie w tej chwili taki poziom, jaki prezentują, to on chyba swoje jakieś tam decyzje, którą pewnie już gdzieś tam podjął i mniej więcej zna jakiś tam szkielet tego zespołu, pewnie może zmieni się jedna, ewentualnie dwa nazwiska na te kwalifikacje, ale chyba nie będzie aż tak gdzieś tam ryzykował i będzie starał się postawić na tą sprawdzoną ekipę, która zdobyła Mistrzostwo Świata i tutaj będzie na pewno siła tkwiła w tym zespole. To co, jesteśmy w półfinale, czyli co, gramy o pełną pulę, skoro tu już jesteśmy rywalem Rosji albo USA, no w tym momencie to chyba bez znaczenia. Tak, chyba tak, chociaż gdzieś tam widziałem dwa dni temu mecz Amerykanów z Francuzami. Nie wiem, czy Francja grała na tyle źle, ale Amerykanie grali naprawdę bardzo fajną siatkówkę, już też takim swoim pełnym składem, no, grają u siebie. Oni też mają gdzieś tam jakieś jakby chęci udowodnienia, że dalej są potęgą siatkarską. Grali naprawdę bardzo fajny mecz i Anderson, który wrócił gdzieś tam na te finały, bo nie widziałem go tam w większości turniejów wcześniejszych. Naprawdę widać u nich taką motywację i taką determinację. Będą naszym chyba najgorszym, największym przeciwnikiem tutaj w finale tej Ligi Narodów i chyba z nimi, tak na moje oko, jeżeli mamy się spotkać w finale, to właśnie z nimi. Tak, chociaż jeśli będziemy grać z Amerykanami, to zobaczymy w tym meczu, kto będzie grał u siebie. Pamiętamy, że mecz jest, rozgrywki się toczą w Chicago i mocne wsparcie Polonii na trybunach. No tak, mówiliśmy, że Final Six w Lidze Narodów w ogóle panowie gdzieś tam grają z mniejszą presją, bez ciśnienia na wynik. Teraz na horyzoncie mamy te kwalifikacje olimpijskie. W sierpniu gramy o awans na Igrzyska w Gdańsku. No tam liczyć się będzie już tylko jedno, awans. Tam nie ma tak, że jakkolwiek to się potoczy, tak się potoczy. Cel jest jasny, może gdzieś tam to delikatnie spętać nogi, czy jesteśmy już ponad tym w takiej formie? Zespół chyba już jest na takim, może nie chodzi o formę, chodzi o poziom mentalny zespołu. Ja tak...
Zawsze gdzieś ceniłem ostatnimi czasy ten nasz zespół za jego charakter i zawsze tym takim motorem napędowym i takim charakternym zawodnikiem najbardziej był Michał Kubek, każdy o tym doskonale wie. I teraz go nie mamy, tak? Tak naprawdę jest poza pierwszym turniejem w Katowicach, gdzie tam się pojawił, wchodził, tak powiedzmy, na chwilę w poszczególnych setach. Ale ten duch jego, tak cały czas obserwuje ten zespół, jak on funkcjonuje, gdzieś tam jest w środku i nawet ci młodzi chłopcy, którzy gdzieś tam pojawili się niedawno w reprezentacji, no zachowują się jak tacy jego, kurde, jacyś tacy uczniowie, młodsi bo młodsi, ale naprawdę fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o tą atmosferę, o to zaangażowanie, o tą pewność siebie na boisku i nawet taka jakaś tam sytuacja, jak miała miejsce wczoraj w pierwszym secie, kiedy Irańczycy nas naskoczyli, wiadomo było, że będzie elektryzująco i będzie duże napięcie, takie nawet pozasportowe. Jeszcze dodatkowo się gdzieś tam sędzia do tego włączył, gdzie w ogóle jakiś popełniał dla mnie osobiście błędy na początku i przegrywaliśmy tego pierwszego seta dosyć gładko, bodajże chyba 4 czy 5-0 i generalnie tego pierwszego seta przegraliśmy bez jakichś tam większych fajerwerków, ale oni wyszli na następne sety i zaczęli grać to, co potrafią najlepiej i w ogóle tak nie było w ogóle po nich widać, że czymś się zestresowali, że ten pierwszy set im nie wyszedł, tak? Więc ta siła mentalna jest taka, tak się cały czas ciągnie, gdzieś tam zapoczątkowała się rok temu, czy tam półtora roku temu na turnieju Huberta Wagnera, gdzie pierwszy raz zobaczyłem nasz zespół przed Mistrzostwami Świata. I oni tą dobrą pasę tej takiej motywacji, mobilizacji, tej pewności siebie kontynuują i to nawet widać właśnie bez tego naszego takiego fajtera, jakim jest Michał Kubiak, który gdzieś tam dołączy już niebawem. To cieszy i napawa optymizmem. Tak, no i oby tak dalej oczywiście. Najpierw Final Six, potem już w kwalifikacjach olimpijskich. A propos tego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, gramy u siebie. To na pewno wielka sprawa. Wsparcie trybun, rywale to Francja, Słowenia, Tunezja. W naszej obecnej formie oczywiście żadnego rywala nie musimy się obawiać, to znaczy rywale muszą się obawiać, ale faktycznie poprzeczka wysoko wisi, jeśli chodzi o ten skład, z jakim powalczymy. O skład, jeżeli chodzi o naszych rywali. No na pewno wiadomo, Francja będzie takim największym naszym rywalem, z którym gdzieś tam ciężko nam się zawsze grało i pewnie do tej pory będzie. Oni w tej Lidze Narodów nie grają swoim pełnym składem, bo swojego najlepszego zawodnika, Kapeta, ale myślę, że on przyjedzie na te kwalifikacje i na pewno będzie bardzo silnym punktem swojego zespołu. No tak jak powiedziałeś, no myślę, że nasz zespół już ma swoją markę i zna swoją siłę i czy będziemy grali z Francją, czy z jakimś innym zespołem, do każdego meczu chłopaki podchodzą na maksa skoncentrowani, nawet jak już wiedzą, że mają gdzieś tam awans, czy już jest gdzieś tam przesądzone o ich dalszym awansie w jakiejś tam klasyfikacji, to oni każdego seta, każdy mecz traktują poważnie i nie dają taryfy ulgowej nikomu w żadnym momencie rozgrywanego meczu. Więc myślę, że podejdą do tego meczu z Francją tak jak i do każdego innego i wiedzą, jaka jest stawka. Wiedzą o tym, że mamy kwalifikacje, każdy z nich bardzo będzie chciał zagrać na Igrzyskach Olimpijskich i coś tam udowodnić, bo niektórzy zawodnicy gdzieś tam zapowiadają po cichu, że jeżeli zdobędą medal na olimpiadzie, będą chcieli kończyć karierę reprezentacyjną, tak? Więc myślę, że wiele jeszcze niesamowitych emocji przed nami i w najbliższym okresie nas czeka, siatkarskich oczywiście. I tutaj jestem jakby spokojny o tą presję, która na pewno będzie jakaś, no bo wiadomo, będziemy grali u siebie i jesteśmy mistrzami świata i to do czegoś obliguje, ale oni już chyba są na takim poziomie sportowym i mentalnym, gdzie chyba już umieją sobie z tym poradzić, nawet ci młodzi chłopcy, którzy są teraz w reprezentacji. Tak, niech się martwią rywale. Z kadrą teraz do tego turnieju kwalifikacyjnego przygotowuje się już Wilfredo Leon, który dołączy już na te kwalifikacje, będziemy mogli z niego skorzystać. No właśnie, pytanie, jak bardzo twoim zdaniem zwiększy się siła rażenia tej kadry po jego przyjściu? Czy to będzie aż tak zauważalne, że aż takie piętno odciśnie na tej reprezentacji, czy aż tak byś nie przeceniał tego jego przyjścia? Nie, no na pewno jest bardzo, bardzo ważnym elementem naszej reprezentacji, która niebawem pojawi się i on w niej.
Każdy na świecie chciałby mieć takiego zawodnika, tak? Ja się cieszę, że on bardzo skromnie się o swojej osobie wypowiada w tych wszystkich wywiadach, które gdzieś tam z nim się pojawiają. I on jest przygotowany na to, że zdaje sobie sprawę, że przychodzi do mistrzostw świata, gdzie jest świadom, że może być nawet tak, że pierwszy gdzieś tam mecz czy jakieś tam spotkania będzie w ławce rezerwowych. I on jest na to przygotowany i świadomie o tym mówi, więc mimo to, że jest jednym z najlepszych na świecie na tej pozycji i niejednokrotnie to udowadniał, to on zna swoje miejsce w szeregu i jeżeli tylko na to prawdą jest, bo gdzieś tam nie miałem ostatnio jakiegoś takiego bliższego kontaktu z chłopakami, jakichś tam relacji, że on się zaklimatyzował bardzo dobrze w zespole i chłopaki też tak to odbierają, że nie ma tam jakichś dziwnych podtekstów i uśmieszków, jak to czasami bywa, to myślę, że będzie strasznym wzmocnieniem dla naszego zespołu na każdej pozycji i będziemy na pewno jeszcze cieszyć się z jego pomocy. Tak, tydzień temu w studiu naszym był pan Waldemar Wspaniały, też powiedział coś podobnego co ty, że to nie jest tak, że Wilfredo Leon przyjdzie i gdzieś tam z urzędu dostanie miejsce w składzie, będzie musiał je wywalczyć. O to miejsce tak, powalczyć. Chociaż dokładnie. Też trudno chyba nam sobie wyobrazić, że no tak piłkarz, siatkarz o takiej klasie nie znajdzie szybko miejsca w tej drużynie. No myślę że gdzieś tam to się już wykrystalizuje na treningach i na pewno trener już będzie wiedział przed pierwszym meczem, kiedy on rzeczywiście będzie już mógł nasz kraj reprezentować z orzełkiem na piersi, to już gdzieś tam to ma poukładane w głowie i on wie, jaki jest jego potencjał i to pewnie będzie od niego zależało, tak? To on przyjmie na klatę ewentualnie jakieś tam niepowodzenie, jakie by mogło mieć miejsce, że podjął taką czy inną decyzję. Ja wierzę, że to będzie dobra decyzja i nie będziemy zawiedzeni z niej. Też ostatnio myślałem o tym a propos jego przyjścia i reakcji też kibiców na jego przyjście. Też świadczy chyba o naszej sile, o sile tej reprezentacji. Przychodzi ktoś, o kim mówią Leo Messi siatkówki. No, pewnie jeszcze jakiś czas temu pomyślelibyśmy, wow, czekalibyśmy z wypiekami na twarzy na jego przyjście, a teraz gdzieś oczywiście czekamy na jego przyjście, ale nie jest to coś, co polskiego kibica rzuca gdzieś tam na kolana i nie może się doczekać aż tak bardzo tego przyjścia. Dlatego właśnie, że mamy na tyle mocną kadrę, na tyle dużo gwiazd. No właśnie, o to chodzi, że nie czekamy aż tak z wypiekami na twarzy. No na pewno nie, no jesteśmy od dwukrotnym mistrzem świata, obroniliśmy tytuł jakby w ostatnim czasie i tutaj no jesteśmy topowym zespołem, tutaj naprawdę mamy wiele gwiazd, ostatni czas pokazuje, że nawet nasi młodzi zawodnicy grają bardzo dobrze i nawet oni sami gdzieś tam widać w podtekstach, jak się wypowiadają, chociaż wiadomo, raczej starają się unikać tego tematu. Oni się czują na tyle silni, że gdzieś tam może w głowach myślą, że taki Leon teoretycznie mógłby być niepotrzebny, ale mam nadzieję, że jakby sportowo gdzieś tam czują jego siłę i jeszcze gdzieś tam powiedzmy będą nawet będąc w takiej formie, jakiej są w tej chwili, może nie ustąpią, ale się pogodzą z tym, jeżeli trener wybierze taką, a nie inną opcję i na przykład jasne. Kosztem jakiegoś innego czy drugiego młodego zawodnika, Leon będzie w naszej reprezentacji. Tak, i to co mówisz, tak, słysząc jego wywiady, taka znakomita kombinacja sportowca o ogromnej sportowej klasie i jednocześnie bardzo pokorny gość, który wie, gdzie jest jego miejsce i jest gotowy na ciężką pracę. Wiem już, kiedy będzie debiutował, bo Związek już o tym poinformował. W barwach biało-czerwonych zagra po raz pierwszy w dniach 27-28 lipca. To będzie taki towarzyski dwumecz z Holandią, który rozegramy w Opolu. No tak, jeszcze wracając do tej obecnej siły naszej kadry, do tego, jak szeroką mamy w tym momencie kadrę z siatkarzy, których może korzystać Vidal Heinen. Myślisz, że gdzieś na świecie jest teraz kraj, który ma ten większy potencjał w tym momencie? Nie ma. To udowodniliśmy w tej Lidze Narodów, bo praktycznie każdy turniej graliśmy innym zestawieniem, inną szóstką. Nawet teraz te finały, też wczoraj wyszliśmy jakby tutaj w ustawieniu innym niż w meczu z Brazylijczykami i to pokazuje o naszej sile. Nie zapominajmy, że mamy równocześnie we Włoszech Uniwersjadę, w której też wygrywamy wszystkie mecze po 3-0. I też dzisiaj gramy w półfinale z Rosjanami, gdzie ja jestem jakby święcie przekonany, że chłopaki wygrają tą Uniwersjadę.
To nie jest tak, że tam też jadą na taki turniej gdzieś tam jacyś tacy przypadkowi zawodnicy, tylko też niektóre reprezentacje naprawdę pokazują tam swój fajny potencjał sportowy i trzeba się napocić, żeby taką uniwersjadę wygrać, więc na pewno to wszystko zbierając do kupy daje nam jakby to ten obraz tej naszej polskiej siatkówki, jaką w tej chwili mamy i świadczy o sile, jaką prezentuje. Tak, też ważne, że wspomniałeś o naszej kadrze na uniwersjadzie. Faktycznie jadą jak walec przez tę uniwersjadę i miażdżą kolejnego rywala bez straty seta. Dzisiaj półfinał z Rosją. A twoim zdaniem, bo obserwujesz to wszystko, jak ostatnio działa polska siatkówka, system szkolenia, to jest coś, na czym znasz doskonale. Z czego to wszystko wynika, że ostatnio i też reprezentacja kobiet ma się bardzo dobrze wynika? To jest ten, nie wiem, świetne pokolenie, czy to jest ten system szkolenia nasz, czy, nie wiem, magiczny dotyk Witala Heinena, jeśli chodzi o polską kadrę? Wszystkiego po trochu. Wspomniałeś o reprezentacji kobiet. W końcu Polski Związek gdzieś tam zaufał jednemu szkoleniowcowi, Jackowi Nawrockiemu, i on miał naprawdę czas, żeby ten zespół przygotować i stworzyć od nowa. I w tym sezonie mamy tego efekty i ja jestem bardzo zadowolony z takiej decyzji, z takiego jakby toku prowadzenia tej reprezentacji, bo na tym to właśnie polega. My zawsze byliśmy takim krajem, gdzie jakieś jedno niepowodzenie powodowało, zmienialiśmy trenera i raz, i drugi, i trzeci, i to nie jest dobre. Ja osobiście uważam, że to nie jest dobry kierunek i jeżeli chodzi o damską reprezentację, naprawdę to przynosi w tej chwili efekty. Dziewczyny naprawdę grają ostatnio bardzo fajnie i nawet sam gdzieś tam lubiłem popatrzeć, jak grały. Jeżeli chodzi o mężczyzn, ten system szkolenia, wiadomo, że on tak samo występuje u kobiet i tutaj jakby ten system jest równolegle prowadzony. Od wielu lat mamy te SMS-y, mamy COS-y i rzeczywiście tej młodzieży bardzo dużo, więc mamy z czego wybierać. To pokazuje aktualna reprezentacja, bo mamy 25, a może nawet 30 albo i więcej takich wyrównanych zawodników, którzy w każdej chwili, w tej chwili wchodzą w seniorską reprezentację i pokazują, że potrafią w niej grać. Więc gdzieś od jakiegoś czasu fajnie to wszystko zostało poukładane i przynosi efekty i teraz się z tego wszyscy cieszymy. Tak, szczególnie to, o czym mówiliśmy a propos reprezentacji kobiet. Dwa lata temu, pamiętasz ten czas, kiedy nasze panie były w stanie przegrać praktycznie z każdym. Minęły dwa lata i jesteśmy gdzieś zupełnie na innym biegunie. I to tak naprawdę w tym sezonie to tak wszystko wystrzeliło bardzo pozytywnie. Mimo tego, że nasza ligowa kobieca siatkówka nie stoi na wysokim poziomie, bo w tej Lidze Mistrzów gdzieś tam cały czas ten Chemik Police, który przez wiele lat gdzieś tam są pompowane ogromne pieniądze i gdzieś tam ta Liga Mistrzów jest cały czas poza zasięgiem i zdobywanie jakichkolwiek medali w niej. Ale chyba też ma duże znaczenie to, że wiele dziewczyn wyjechało za granicę do Ligi Włoskiej i tam jakby swój warsztat gdzieś tam sobie podnoszą sportowy, bo to naprawdę dużo daje i chyba to jest też dobry kierunek. Poza samym szkoleniem, które jest fajnie prowadzone, to jednak takie wyjazdy i tych młodych dziewczyn, bo coraz więcej ich wyjeżdża za granicę, powoduje później, że ogólnie korzysta na tym cała reprezentacja. A kibice siatkówki w ogóle mogą teraz zacierać ręce, bo dziś półfinał Uniwersjady, w weekend finał, miejmy nadzieję, z udziałem Polaków w Finals Ligi Narodów, zaraz kwalifikacje olimpijskie, siatkarzy, więc naprawdę będzie co oglądać. Marcin Nowak był gościem Radia dla Ciebie. Wielkie dzięki, Marcin. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Błaszczyk, to wszystko na dziś w magazynie sportowym. Słyszymy się oczywiście za tydzień. O stałej porze dołączy do nas już po urlopie Tomasz Sokołowski. Dobrego weekendu.